sobotę przy ulicy Pileckiego mogliśmy zaobserwować ogromną chmurę czarnego dymu unoszącego się z nad płonącej łąki. Strażacy ugasili pożar, ale niebawem musieli wrócić na miejsce, bowiem zaczął się palić teren położony obok. Tym razem nie doszło do przeniesienia ognia na teren zabudowań mieszkalnych, ale takie sytuacje wcale nie należą do rzadkości. Wystarczy wiatr i nieszczęście gotowe. Ponad 94% pożarów tego rodzaju to efekt celowego podpalania roślinności przez człowieka. Osoby, które wbrew logice decydują się na takie działanie, są przekonane, że mają żywioł pod kontrolą. Trudno o większy błąd. Wystarczy niespodziewana zmiana kierunku wiatru i nieszczęście gotowe. Efektem może być i często jest utrata dorobku, czasem zaś zdrowia lub życia. Do 17 marca w Polsce strażacy odnotowali blisko 10 tysięcy pożarów traw. Tylko w marcu było ich około 8 tysięcy. Wciąż w wielu środowiskach pokutuje pozostający w oczywistej sprzeczności z nauką pogląd, mówiący, że spalone resztki roślinności użyźniają glebę. Tymczasem fakty są takie, że każdy pożar traw wyjaławia glebę. Jest zabójczy dla ukrywających się w roślinności zwierząt. Dym zatruwa powietrze, ale na tym nie koniec. Ofiarami pożarów pastwisk padają również ludzie. W 2022 roku pożary traw zabiły 3 osoby. 22 zostały ranne, informuje Polska Straż Pożarna. Sięgając po zapałki czy zapalniczkę, warto pomyśleć również o odpowiedzialności karnej za wypalanie traw na łąkach, pastwiskach czy nieużytkach.